Kolejny odcinek strefy rowerowej, dzisiaj moim gościem jest Mariusz Lickiewicz. Chyba śmiało mogę powiedzieć, że twórca jednego z najtrudniejszych ultramaratonów w Polsce, czyli Gra w Magedon. Cześć Mariusz, witam ciebie. Cześć, witam cię, witam widzów. Czy to nie przesadziłem z tym, że to jest jeden z najtrudniejszych? Myślę, że nie. No dobrze, że nie powiedziałeś, że jest to najtrudniejszy, no bo to tak trudno sklasyfikować, że coś jest najtrudniejsze, ale tak, jest to jeden z najtrudniejszych ultramaratonów gravelowych górskich. Zacznijmy od początku skąd w ogóle pomysł, bo coś musiało się zrodzić w twojej głowie, że dzisiaj rozmawiamy o tym właśnie, że takie wydarzenie ma miejsce. Skąd pomysł? Pomysł wziął się stąd, że ja jestem organizatorem wszystkiego od zawsze. Ja na swoim koncie mam mnóstwo różnych wyścigów, różnego, różnych odmian kolarstwa szosowe, MTB, przełajowe, gravelowe i w 2019 roku, gdy pojechałem w swój pierwszy ultramaraton, czyli Carpathia Divide Leszka Pachulskiego. No czyli w zasadzie Leszek jest takim, taką matką chrzestną, chyba, <grywa> mogę, nie wiem, czy będzie z tego zadowolony, ale, ale jest. Potem pojechałem drugą Karpatię, potem pojechałem pierwszą Pomorską w następnym roku. No i tak powstała myśl, żeby, żeby coś zrobić. I paradoksalnie Graf Magedon wcale nie miał być tym Graf Magedonem, który, który istnieje, bo ja myślałem bardziej o takim 24-godzinnym maratonie po płaskim, czyli po prostu no, ruszamy i jedziemy 24 godziny. Miało to, się, miało to mieć swoje miejsce w Borach Dolnośląskich, które uwielbiam, no bo tam, tam mieszkam i, i to jest wspaniały teren do jazdy na rowerze. Tam wjeżdżasz w las i Jedziesz 100 km i możesz nie trafić na, na żadne ślady cywilizacji, po prostu jedziesz przez las. I to właśnie się tam miało odbyć. Ale tak jakby y, moje oczy i, i, i mój umysł skierowały się w stronę najbardziej naturalnej y, okolicy na, na grawelowanie czyli no, góry izerskich i, i, i tak jakby podnóże Karkonoszy. Zresztą ja robiłem sobie taki research kanału wcześniej, oglądałem m.in. wywiad z Dorotką Juranek, czyli Mambo on Bike i, i Dorotka powiedziała dokładnie to samo, że góry izerskie są no, wprost stworzone do, do jazdy na, na gravelu, do tej takiej romantycznej. Wspomniałeś o 2019 roku, czyli stosunkowo można powiedzieć, późno swój, swój pierwszy ultra pojechałeś. Nie żałujesz trochę tego, że, że dopiero tak późno? No nie, ale wcześniej jeździłem co innego. Wcześniej jeździłem maratonem MTB, jeździłem jakieś wyścigi szosowe sporadycznie, incydentalnie, więc nie, ja stosunkowo późno zacząłem swoją przygodę taką poważną z, z rowerem, bo to chyba nie wiem, 10-12 lat temu. <laughs> że nigdy rozumiem ten przytyk do mojego wieku, <laughs> absolutnie. ale nigdy nie jest za późno na to, żeby coś zacząć, naprawdę. Powiem tobie, że, że wręcz przeciwnie, to nie przytyk, a wręcz jeśli ktoś właśnie mówi, że jest, powiedzmy w cudzysłowie, za stary na to, żeby jeździć i uprawiać sport, to jesteś przykładem na to, że nie ma czegoś takiego jak słowo za stary. A, dziękuję. E, I można <laughs> śmiało brać udział w różnego rodzaju zawodach, i wiek mam wrażenie, nie jest dla ciebie żadną przeszkodą. Nie, nie. nie. I, i, I mam nadzieję, że nie, nie zamierzasz odłożyć jakiś. Jesteś tak na kol... stary, na ile się o. czujesz, a nie na ile wyglądasz i wynika to z metryki. Więc wiesz, Marek, zapraszam cię do mojego przedszkola po prostu. <grym> Czyli rozumiem, czujesz się na 18,5. Nie, nie, trochę, trochę, <grym> trochę starszy jest. Tak przed 30 blisko. <grym> Powiedz mi, nazwa Graf Magedon. No wiadomo, że Armagedon kojarzy się z czymś no, strasznym końcem można powiedzieć świata. To, to ta nazwa to po prostu od razu miało to dać do myślenia, że to będzie coś, coś, coś po prostu ekstremalnego, trudnego? Znaczy, z nazwą to jest taka, taka oddzielna historia, bo generalnie yy, impreza miała się nazywać Graf On, czyli taki neologizm, czyli come on, move on. Działaj, chciałem chciałem tak Czyli rusz tyłek i, i ruszaj na szutry, nie? Graf On, graweluj. Yy, no ale... W momencie, kiedy zaczęło powstawać logo, logo imprezy, tak fajnie wpasował się między grafa, a on ten, ten taki środeczek. Który niejako kojarzył imprezę z tym, co sugeruje, że to będzie miało no, swój wymiar w bólu Nóg, czyli Graw Magedon, czyli Armagedon, czyli Ran Magedon kultowy. No, ja, ja sobie zdaję sprawę z tego, że ta nazwa jest lekko infantylna, ale no, to był tak jakby celowy zabieg. Zresztą, przepraszam, że, no że no nie pewnie, pozwolę Ci dojść do słowa, ale to się przyzwyczaj, że, że... Śmiało. mało powiesz śmiało. dzisiaj. Śmiało. W chwili obecnej pracuję z Bartkiem Bałutem, takim bardzo, bardzo znanym artystą, nad zmianą w ogóle całej identyfikacji wizerunkowej. Zmienia się logo, no i zmienia się nazwa. Oczywiście nazwa Grav Magedon będzie cały czas funkcjonować. Ale wracam do starej nazwy, czyli do grawonu, tej takiej pierwszej, a spowodowało to, to między innymi, że niejako uczestnicy sami. Wymusili zmianę tej nazwy, bo większość z nas, tej całej rodziny graf Magedonowej, używa tego skrótu zupełnie podświadomie. Wszyscy mówią: dobra, spotykamy się na Grawonie, będziesz na Grawonie, co na następnym Grawonie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, to, to taka ewolucja naturalna się zrobiła. A to ciekawe, bo miałem właśnie wrażenie, że graf Magedon to już jest to, co jakby wejdzie do takiej powiedzmy obiegu e, mówionego, a tu mówisz zupełnie coś innego. Czyli jednak. Co? Ze względu na to, że to jest krótsze, to jest im bardziej po prostu łatwiej to, to z, z tego nie wiem, względu? Nie wiem. No jednak powiedzieć Gra, w Magedon, no, no nie wiem. Nie, nie mogę ci wyjaśnić przyczyn tego, tej ewolucji. Ale przynajmniej tak słyszę w twoim głosie, że nie ma jakiegoś takiego strasznego zawodu, że tą zmianę, że nazwę zmieniasz. To jakby dla ciebie chyba jest coś normalnego. Ej, tak, tak, tak. Ja, ja na wszelkie zmiany jestem bardzo otwarty. Poza tym. Yy, no, Graw Magedon z tego Graw Magedonu, Karkonosze i Zery Gravel Race, bo to się tak nazywało do roku y, ubiegłego, no, zaczyna troszkę się zmieniać, ponieważ y, postanowiłem, że y, stanie się to cyklem jakichś tam imprez gravelowych. W tym roku dokładam tą część odrzańską. Y, czyli to. Nie, jest już gra w Magedon Karkonoszy i zarygraweleś, czyli ale mm, gra Magedon The Adventure, czyli taka, taka ogólna nazwa, nazwa cyklu imprez, nie? No to jak wywołałeś ten temat, no to musisz nam opowiedzieć więcej od razu, z ilu w takim razie ma to się składać imprez, ten cykl? No w tym roku dokładam tą odrę, czyli to będzie gra Magedon, czy może już oficjalnie gravon Along the River. Um, ruszam z Olzy na, na samym Dole Polski, tam pod Bożem. Czyli tam, gdzie Odra wpływa do Polski, no i jedziemy sobie wzdłuż Odry aż do samego Szczecina. Był pomysł, żeby pojechać aż nad morze, czyli za ślubiny z morzem, pierścień, flagi i tak dalej, ale nie. W tym roku będzie Szczecin. Może w przyszłym roku ominiemy Zatokę Szczecińską bokiem, lewą, prawą i, i dotrzemy nad morze. No i właśnie o tych trasach. To jest coś takiego, że jakby tworząc trasę, myślisz o tym, żeby ona nie była za trudna dla uczestników? Czy w ogóle myślisz bardziej w perspektywie tej, że to ma być piękne widoki, a trudność, no to jakby jest taka pochodna tego, co możemy spotkać tam po prostu? No tak, trudno, dobrze. tu masz całkowitą rację. Trudność trasy w Karkonoszach i w Górach Izerskich, czy na Pogórzu Izerskim, no ma, wynika, wynika z ukształtowania terenu. Tam się nie da zrobić trasy, no, łatwej zupełnie. Dla ludzi z, z płaskopolski, z całym szacunkiem, tych, którzy no, no nie tak są w stanie niestety. zrobić przewyższeń y, u siebie, no, no będzie, to, to nie będzie łatwa trasa. Nie? Dla Górali, tych, którzy tam jeżdżą y, w, w, moich, w moich okolicach, w moich regionach, no, no będzie do przejechania. Nie? No, ale każdą trasę da się przejechać. To... Pewnie po prostu w większym wymiarze czasowym. Tak jest. Jest coś takiego, że. Masz coś takiego, żeby, myśl z tyłu głowy może, żeby nie przesadzić, właśnie, żeby troszeczkę nie zniechęcić tych uczestników? Nie, nie. Nie, no patrząc po, po, po tym, co się znajduje na, na trasie Grawonu, Grawonu, dobra, Lickiewicz mówił Grawon, <laughs> e, no, im ciężej, tym lepiej. Jak rozkłada się ta struktura pomiędzy szutrem, a utwardzonymi miejscami, w Grawonie już mówmy, mm, tak jak mm -hmm. mówisz, że będzie zmiana. Jak to mniej więcej się rozkłada? <laughs> trasa ta karkonosko-izerska jest wdzięczna, ponieważ tam nie ma odcinków nieprzejezdnych. To, czas, co czasami zdarza się na innych ultramaratonach, gdzie musisz rower nosić na plecach i przejść, tu tego nie ma. Ta trasa jest jeżdżalna w stu Wiadomo, jest to shooter, drogi leśne chwilami, asfalt tych takich mniejszych, mniejszych miejscowości po obu stronach granicy, czyli po polskiej i po czeskiej, ale jest to, jest to jak najbardziej przejeżdżalne. Czy odcinek utwardzony to oznacza łatwy, prosty i przyjemny, gdzie można odpocząć? Z górki tak. <laughs> Z górki tak. Był u nas Łukasz Klimaszewski jakiś czas temu. Przekazał nam zresztą piękną pamiątkę swojego z z ultra, ten pas finishera, mhm. ale też wspomniał o tym, że dostał jeszcze jedną nagrodę, o której, którą z nami się nie podzieli zostawia sobie. Porcelana, tak? Czy, nie, nie nie, czy... nie, nie, ceramika. 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 Oryginalna ceramika bolesławiecka. Skąd pomysł właśnie na to, bo ja powiem szczerze, nie spotkałem się z tym, żeby gdzieś tam oprócz medali czy pucharów właśnie ceramika mhm. była, wręczana, była wręczana uczestnikom czy, czy zwycięzcom. To jest kolejny mój projekt, na który jeszcze wcześniejszy niż Graf Magedon, oczywiście. Rok wcześniejszy, rok wcześniej przed Graf Magedonem, ponieważ ja mieszkam w Bolesławcu, a w Bolesławcu mieszkam no, 25 lat. Więc jestem takim Neofitą, który zachwycił się totalnie tym bogactwem regionalnym, jakim jest ceramika bolesławiecka. Na pewno wszyscy ją kojarzą. To jest taka ceramika w takie niebieskie kółeczka, tak zwane stempelki. No i ja się tym zachwyciłem. Ci, którzy mieszkają tutaj od, od urodzenia, no tak jakby nie zwracają w ogóle uwagi, że oni tego nie widzą. Nie? Naturalne coś. O, o, jakoś nie chcą tego widzieć nawet, nie? A, ja, a, ja, a ja to widzę i powiązałem ceramikę z, z kolarstwem, no bo wiadomo, kolarstwo to kawa. No każdy, może nie każdy, niektórzy nie piją kawy, jak tutaj rozmawialiśmy przed chwilą, ale, ale większość pije, więc to espresso, double espresso przed treningiem zawsze wchodzi. No więc dlaczego ma nie wchodzić z, z oryginalnej ceramiki Bolesławieckiej? Opracowałem taki fajny, taką fajną postać kolarza, Dałem do zrobienia stempelek, bo dla tych, którzy nie wiedzą, jak to się produkuje, to jest wszystko robione ręcznie. Są takie piecząteczki i na takiej surowej filiżaneczce malarka po prostu robi takie stempelki, takie piecząteczki, jedna obok drugiej. No i, i, i jeden z ceramików mi to zrealizował, wyprodukował, wypalił. No. Jakiś to sukces odniosło, bo w zasadzie wszyscy moi znajomi, przyjaciele, mnóstwo ludzi z tego świata kolarskiego, ja tutaj nie będę patował nazwiskami. no Wszyscy, wszyscy ją mają i, i sobie chwalą użytkowanie. Musi być dobra, skoro Łukasz nie chciał się z nami podzielić i tak, zostawił tak. sobie to, to jasno pokazuje, że to nie jest byle co. To tak, nie jest, jest byle co, dokładnie. Wracając, to jest grawon, ale. Czy te startują tylko Gravele, czy, czy startują też MTB? Jak to wygląda? Czy to jest wspólna klasyfikacja, może osobno? Nie, nie. Wydaje mi się, ja nie chcę tutaj tak jakby mówić tego tak kategorycznie. Wydaje mi się, że ja jestem jedynym organizatorem, który, który tak jakby robi dwie, dwie klasyfikacje czyli robię od, odrębną klasyfikację dla Graveli i odrębną klasyfikację dla MTB. Dla Graveli, no nazwijmy to tak umownie, tam jest to jest Gravel przełaj, czyli ten rower z barankiem, z jakimś tam maksymalnym skokiem amortyzatora, Minimalny, 20 mm z przodu, tak jak, nie powiem w jakich rowerach się już spotyka, no a, a klasyfikacja MTB plus inne, no to są te wszystkie pozostałe, z wyjątkiem oczywiście fatbike'ów i, i, i elektryków. Miałeś jakieś y, sytuacje, że szosa zgłosiła się do ciebie na wgrawona? Nie nie, 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 nie. Chociaż nie, stop. Miałem, miałem taką sytuację na pierwszej edycji. Rafał z Wrocławia, którego pozdrawiam serdecznie, jechał właśnie na szosie. I dał radę Krótki ukończyć? dystans. Nie, nie, nie ukończył. Ale nie ukończył nie dlatego, że, że jechał na szosie, tylko po prostu. no sam po prostu. Szedł z trasy, nie zszedł z no, w wysiłku, tylko, tylko po, prostu, po prostu odpuścił. No, był jeszcze w totalnie niewyścigowej formie. Ta. I też myślę, że nie na rowerze, tym, który generalnie był Dokładnie. przeznaczony do tego rodzaju zawodów. 2024, na kiedy planujesz start kolejnej edycji? No to już jest stała, ta stała data, czyli pierwszy, pierwszy weekend sierpnia, to jest bodajże drugi, drugi, czwarty sierpnia w tym roku. Czy mówisz stała, czyli generalnie będziesz się trzymał też w przyszłych edycjach tej daty? Tak, tak. Od pierwszej edycji jest to pierwszy, pierwszy tydzień sierpnia. Ja tą pierwszą edycję tak ustaliłem, ponieważ mijało się to wtedy z PGR-em, czyli z Poland Graver Race, tam z chłopakami. O tydzień. Niestety oni w następnym roku wrócili tak jakby do swojej starej daty, więc w tym momencie dwie no naprawdę dobre. Ja tutaj Boże się nie, nie chwalę, nie? ale naprawdę dobre imprezy są w tym samym terminie. Po dwóch stronach dokładnie Polski, no bo wiadomo, PGR na wschodzie, my, my na zachodzie. Ale myślę, że to akurat ja lubię lubię chłopaków i my, my nie, nie robimy sobie trudności żadnych. Lista pewnie zamknięta. Tak, lista od stycznia. Lista od stycznia jest zamknięta. Ja w tym roku zrobiłem taki bardzo innowacyjny sposób zapisów, bo od, od bodajże października puściłem tylko zapisy, jako zapisy, bez żadnych opłat rejestracyjnych, bez żadnych opłat startowych. Po prostu puściłem, puściłem elektronicznie zapisy na imprezę. No, wynikało to też z innych um, przyczyn, między innymi na przykład, um, może jeszcze ty o tym porozmawiamy. Um, um, wynika to z tego, że każdą opłatę startową trzeba w pewien sposób oszacować to, co się działo do tej pory, na przykład um, z przyczyn covidowych przyczyny przyczyn wojny na Ukrainie powoduje to, że jeżeli oszacujemy imprezę, oszacujemy koszt imprezy w momencie puszczania zapisów, na przykład we wrześniu tak. czy w październiku, a w styczniu wyskoczy nam pandemia, to, to z czym myśmy hmm. mieli do czynienia kilka lat temu, gdzie na przykład cen opłata była ustalona w październiku. Pewien, pewna umowa z uczestnikiem została zawarta, nie? No dżentelmeńska, tak. lub, lub no, w momencie wpłaty bardziej już formalna, a w styczniu, w lutym, w marcu. Krach. Ceny, ceny wskutek pewnego zablokowania łańcucha dostaw i tak dalej, poszybowały w górę, nie? ja nie wykluczam, że, że część organizatorów tak jakby wyszła na zero wtedy, nie, no nie powiem, że dołożyła, ale no, różnie to bywa, no. niektóre ceny dwukrotnie wzrosły wtedy, więc te, to, to, ten mój myk zrobiony w, w, w tym sezonie, no też wynikał z tego, że ja chcę podejść do tego bardzo, bardzo sensownie i uczciwie, że no, że nie będę komuś kazał płacić, nie wiem, 600-800 zł za, za start, żeby mieć ten, tą poduszkę Buffo, bezpieczeństwa. Tak. Nie? No Myślę, że to jest po prostu realne w tym, co dzieje się po prostu na świecie i starasz się podejść do tego po prostu racjonalnie z pewnym zabezpieczeniem, że to, co się wydarzy, no nie mamy wpływu przecież na politykę czy na gospodarkę, jaką my ludzie zwykli, więc to może się wydarzyć po prostu dużo. Nie planujesz jakiejś dodatkowej puli miejsc? To znaczy wszystko się okaże za kilka dni, kiedy ja już, bo już mam wszystkie pakiety, bo chcę też spersonalizować tak jakby te pakiety. No bo wiadomo, no, wszyscy jeździmy na te imprezy sportowe ultramaratonowe. Nie każdego rajcuje koszulka bawełniana, w której potem śpi albo używa do, do porządków w domu, nie? No bo ona albo będzie ładnie wyglądać, albo się totalnie zaszmaci. Na co też my, jako organizatorzy, nie do końca mamy wpływ. No bo ja zamawiam w dobrych intencjach, producent mnie zapewnia, że będzie, super? To, będzie to będzie super. będziesz mógł. 20 lat to, no. Siedzia, okazuje się po pięciu praniach, że no niestety, nie? I, I mówię, to też tak jakby personalizuje te pakiety startowe. Kto będzie chciał sobie koszulkę wziąć, to sobie weźmie. Zresztą, na przykład Piotrek Wierzbowski już, już to chyba w zeszłym, w zeszłym sezonie zrobił tam u siebie na, na, na swoich imprezach. To, to bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Taki minimalny pułap uczestników, żeby ta impreza po prostu miała sens. Masz coś takiego, taki minimalny, że wiesz, że jakbyś zgłosiło się mniej ch chętnych niż ta liczba, to, to nie miałoby sensu organizowanie ultra? Wszystko zależy od tego, co dajesz uczestnikom. No bo jeżeli dajesz im e, stosunkowo dużo w tym pakiecie i w tych świadczeniach okołoimprezowych, no to wiadomo, że, że w tym momencie tych uczestników musi być więcej. E, no, no bo ten dochód, który ci zostaje między wszystkimi kosztami, a, a, a tą opłatą startową, jej wartością, no wtedy mnoży się przez, przez więcej więcej uczestników nie? I, i pokrywa to koszty. No. – Ilu masz teraz zapisanych? – 500 osób na Karkonosko-Izerski. – 500 osób. Czy to jest już jakby liczba która, którą, na którą się zamykasz, czy marzysz o tym, żeby na przykład to było w przyszłości 1000-1500 osób? Jak nie, podchodzisz do tych liczb? Czy to nie, jest już nie, taki nie, nie, twój, nie, nie, taka nie. górna granica? Oczywiście, ja mogę dorzucić 200 miejsc, do, do, do ale to impreza straci swój y, taki smaczek, swój klimat, swój koloryt. No, Myślę, że na innych imprezach jest dokładnie to samo. No bo ja też bywam u, u swoich kolegów na, na imprezach, u Piotrka, u, u, u Kufla. No, t, wszędzie jest rodzinna atmosfera i bardziej mi chodzi o to, żeby z każdym porozmawiać, yy, stać od początku, od startu do momentu, aż każdy z nich wróci na metę, żeby go przywitać. Niż no, po prostu mieć 700-800 osób, którego w zasadzie nie, nie jestem w stanie rozpoznać. Nie? No, możesz nie wierzyć, ale ja mam w komórce praktycznie kontakty do wszystkich uczestników. Y, Gra w Magedonu y, od 2.21. przepraszam. Każdego mam wpisanego. Czasami się zdarza, że, że nie wiem, ktoś dzwoni do mnie, kto startował w 2022. Nie? I, I ja widzę, kto dzwoni. Zgłaszając się, mówię, o cześć Maciek na przykład. No też jest wtedy by tak, był zaskoczony na pewno. Tak, dokładnie. Tym, I jest, to, jest to fajne zaskoczenie, bo ja go w jakiś sposób pamiętam. Trochę wywołałeś temat, który chciałem poruszyć. Czy właśnie na te 500 osób to większość jest stałych bywalców, czy to jednak się miesza? Na pewno część jest stałych. Ja już żartuję, właśnie dzwonił ode mnie do mnie ostatnio Paweł z Tarnowa, którzy startują od pierwszej edycji chyba. Ze swoją żoną, ja mówię: Paweł. I, i chwali mi się no, zapisałem. Się. Ja mówię: Nie, ja w przyszłym roku naprawdę nie widzę Cię tutaj, bo ile można jeździć to samo? Ja mówię: pojedź sobie nie wiem w przeciwległy koniec Polski albo gdzieś tam na dół. A ten, który tam jeździ, jedzie po raz trzeci, niech przyjedzie tutaj. Tu nie o to chodzi. Lubimy się wszyscy. Zresztą na przykład z, wielą, z, z kilkoma osobami z graf Magedonu, których poznałem, którzy, którzy u mnie startowali. Jedziemy teraz do Toskanii w, na przełomie maja i czerwca, taką dziewięcioosobową grupą graf Magedonową, taką naszą rodzinką na Tuskany Trail. Więc... Te relacje tak jakby no, cały czas cały czas istnieją, ale po raz piąty, jeżeli ktoś mi wystartuje, to po prostu własnoręcznie wyrzucę go z listy rejestracyjnej. i Z wilczym biletem w ogóle nie będą mogli już tu startować. To, to jest niesamowite, co mówisz, bo generalnie powinno tak z boku patrząc jako organizator, to powinien się cieszyć, że mam pełną listę. Najlepiej ci sami ludzie zgadzają się pieniądze, a to jest taki fajny mental, o którym mówisz, że. Daj innym szansę, daj tak, innym miejsce, tak, tak. bo ty już się najeździłeś tą trasą, ty już znasz ją na wylot, ale to chyba jednak pokazuje to, że czasami ta atmosfera jest tak ważna, i to kto to robi, jest ważniejsze niż to, że widzę ten sam, tą samą trasę piąty raz. I to słuchając tej historii tego twojego kolegi z Tarnowa, którego pozdrawiamy z małżonką że właśnie to chyba dla tej atmosfery on w życiu ci nie odpuści i przyjedzie też piąty, szósty raz i ten twój wilczy bilet chyba na nic się zda, wiesz? Ale to ja pojadę, to ja też pojadę inny wyścig u, u, u innego mojego kolegi organizatora, więc tam się możemy spotkać, więc to jeżeli się tu nie spotkamy na Grawonie, to, to spotkamy się, nie wiem, no, gdzie indziej. I tam byśmy... przynajmniej razem pojedziemy, bo tutaj to raczej ja nie jestem w stanie siąść na rowę. No i właśnie znowu to, to chciałem się ciebie zapytać, czy jak stoi się, bo sam mówisz o tym, że starasz się od startu do mety, żeby powitać też każdego uczestnika, który kończy. Kiedy stoisz i sobie mówisz, kurczę też bym pojechał? Czy jednak masz tą świadomość, że jesteś organizatorem i ty masz pieczę nad tym wszystkim? I no po prostu no nie masz czasu i nie myślisz o tym, że chciałbyś się przejechać z tymi uczestnikami tą trasą? Nie, no na pewno, podświadomie chciałbyś jechać. No jak widzisz, zresztą rozmawialiśmy, na pewno zapytasz mnie o to, ale ja wyprzedzę pytanie, o te warunki atmosferyczne na, na Grawonie, nie? które przez wszystkie trzy edycje były skrajne. Yy, więc, jak ja patrzę na tych ludzi, którzy yy, przyjeżdżają na metę, to tanie złahani yy, albo wykończeni upałem, albo, albo przemoczeni do, do, do bielizny, no to mówię, kurczę, ale bym sobie z nimi pojechał i, i poczuł się na mecie jak bohater praktycznie. No to jak wywołałeś to od razu powiem, czy to jest pewnego rodzaju klątwa już, że ta pogoda tak nie sprzyja do końca? W pierwszej edycji, kiedy, yy, yy, kiedy odbyła się pierwsza edycja, yy, zakręciłem. Yy, przy pierwszej edycji, która startowała z dworca PKP w Szklarskiej Porębie Górnej, przepięknego, yy, no tam mieliśmy, Pogodę jeszcze taką w miarę, chociaż na przykład w nocy z, z dnia pierwszego na drugi była potężna ulewa, taka, że z moim kolegą, który, który ze mną współorganizował w Magedon, ukadał trasę, Łukaszem Bidermanem, po prostu uwieśliliśmy się na namiotach, które stały pod tym, żeby po prostu wiader nam, nam ich nie, nie, nie zabrał. Chociaż no podejrzewam, że zabrałby je razem z nami, jakby, jakby porządnie zawiało. Na, drugim, na drugiej edycji mieliśmy totalny upał. Z tego jest akurat film dokumentalny z tej drugiej edycji. Warto go obejrzeć, zapraszam, on jest na YouTubie. No to totalny upał, a w nocy z kolei przyszła burza. Więc skrajne, tak jakby, warunki. Ludzie po kilkudziesięciu, tam chyba po 30 kilometrach, już nie mieli wody. Myśmy musieli jeździć do, jechaliśmy do sklepu, kupowaliśmy pięciolitrowe bańki z, z wodą do picia i, i nowoziliśmy tak, jakby po, po trasie. No bo zresztą kupa ludzi się wtedy, wtedy wycofała, no właśnie, wskutek skutek tego upału. A z kolei na edycji zeszłorocznej, tej trzeciej. No to była no chyba największy Armagedon. Tak, można to ci, którzy wystartowali w pierwszy dzień, czyli dystans long, bo tam są dwa dystanse. Dystans long, ci, którzy pojechali szybko, czyli te takie absolutne konie, mieli super pogodę. Ci, którzy tak jakby long sobie rozłożyli na dwa dni, no to drugi, drugi dzień już mieli masakryczny, bo lało praktycznie cały czas. I no i dystans krótki, który startuje. W sobotę, czyli tak jakby no, na następnego dnia, i, i, i dojeżdża razem z, z tą częścią ludzi z, z długiego dystansu. Wystartowała chyba ostatnia osoba w granicach ósmej w sobotę i zaczął padać. I padało do końca. to następnego dnia, także no, no to, była, to była masakra pogodowa. Taki no, pogodowy Armagedon. Nagrody. Czy to jest coś takiego na które zwracają uwagę uczestnicy? Jakby dostajesz pytania, a ile można wygrać, a co można zdobyć? Czy jakby generalnie grawelowcy jednak charakteryzują się tym, że to są kolarze w większości romantyczni i te nagrody kompletnie nie są jakby dla nich ważne. Czy myślę, że nie są? Myślę, że nie są ważne. One na pewno dają taki plus przy, na mecie. Jeżeli ktoś jest na, na podium, to bardzo miło mu jest dostać coś, co będzie pamiątką tego, tego przeżycia i tego, że jednak sklasyfikował się na tym podium. Dlatego też ja, no, ja mam ten fajny, fajny gadżet w postaci tej mojej ceramiki. Nie? Od pierwszej edycji, kiedy. Przy pierwszej edycji każdy z zawodników, każdy z uczestników dostał na pamiątkę limitowaną yy, filiżankę właśnie grawonową. O, to powiem ci tak. Już przy pierwszej edycji na talerzyku jest napisane graf on, a nie graf magedon. Czyli to było tak, jakby to, w to się wszystko fajnie układa. W dokładnie, czasu. dokładnie. Wywołanie tej ewolucji. Wtedy już praktycznie każdy no, podium oczywiście też dostawało już, już takie troszkę, troszkę fajniejsze zestawy. Przez drugą edycję, przez trzecią edycję, na wszystkich edycjach nagrodą jest, jest moja ceramika, no, która jest, jest bardzo fajna i ładna, i zawodnicy to doceniają. No, plus do tego pewne nagrody, które pochodzą już od sponsorów, no którzy też wiadomo, wiadomo występują w przypadku takich imprez. Wspomniałeś o tym, że jakby jest trasa dłuższa i krótsza. Mniej więcej to jest po 250 uczestników tu i tu? Nie, nie, nie. Limit na długiej trasie jest 300 uczestników, i to wynika. Ja myślę, że byłoby więcej chętnych, ale to wynika z pewnych obostrzeń. Karkonoskiego Parku Narodowego, bo część trasy jest, prowadzi przez Karkonoski Park Narodowy. I tam niestety impreza zorganizowana nie może mieć więcej niż 300 osób. Tak, tak, mi, tak mi ustawiły warunki brzegowe KPN i no nie jestem tego w stanie przekroczyć, a nie chcę grać nie fair i mówić, no dobra, 300 niby, a pojedzie 500. Nie, także tutaj 300, 300 osób na, krót, na długim i 200 osób na krótkim. No, takie oszukiwanie miałoby krótkie, pewnie to, nogi, tak, bo to nie oczywiście. daj Boże, coś by się wydarzyło, i, i po co problemy? Także tutaj, jak najbardziej, to że jesteś fel, to, to, to jest prawidłowe. Ja nie robię tam imprezy jednorocznej, tylko mam nadzieję, że ona co będzie pisze, tam, prawda, tam trwała, bo, bo już się wryła w, w ten krajobraz Karkonoszy i Górizerski. Cały ten proces, bo często się mówi, o fajnie, tam pewnie trzy dni przed zawodami zacząłeś coś tam robić, wszystko skończyłeś. Tak. Kiedy ten proces tak naprawdę się zaczyna? Czy powiedzmy w sierpniu. Drugiego do czwartego zabywają się zawody? Czy ten proces już praktycznie zaraz po tym trwa, przygotowanie do następnej edycji? Czy, czy kiedy to ten moment taki się zaczyna, że musisz już myśleć i w zasadzie organizować i pracować nad kolejną edycją? Znaczy na pewno te okresy się zazębiają. Bo tak, no kończy, się, kończy się jeden etap, czyli ten zeszłoroczny, zeszłoroczna impreza, no trzeba to rozliczyć, zobaczyć czy na plus, czy na minus, podziękować wszystkim tym, którzy no, współpracowali z tobą, Nadleśnictwa, KPN, GOPR, jakieś tam urzędy gmin i tak dalej, i tak dalej, więc no. Tego wymaga pewna, pewna kultura i, i taka biznesowa grzeczność. Nie? No i od października, listopada już się zaczyna, no bo w zasadzie ogłasza się zapisy, trzeba już pewną ramową informację uczestnikom podać, no i, i potem już dążyć do tego, żeby to zrealizować, nie? czyli uzgodnienia, umowy, wykorzystanie terenu i tak czy najtrudniejsze jest uzyskanie tych wszystkich zgód i pozwoleń? To jest taka najbardziej czasochłonna gdzieś praca? Znaczy, to jest papierkowa robota, generalnie rzecz biorąc, no ale, ale konieczna do wykonania, bo, bo to nie, nie wyobrażam sobie tego, że wejdę tobie na podwórko bez Twojej zgody, nie? Ja rozumiem, że są pewne dystanse, nie wiem, tysiąc, tysiąc, pięćset kilometrów, kiedy nie jesteś w stanie tego zrobić, nie? No ale, ale przy moim dystansie da się to zrobić. 350 kilometrów cztery nadleśnictwa, KPN plus tam jeszcze jakieś czeskie tereny, więc na szczęście da się to zrobić. A zderzasz się czasami z taką ścianą, którą bardzo trudno tobie po prostu przeskoczyć przy organizacji. Masz coś takiego, że ręce czasami opadają, że chciałbyś przeskoczyć do następnego etapu organizacji, a coś cię blokuje. Znaczy taki, taki moment był, był w zeszłym roku właśnie. W ostatniej chwili musieliśmy zmienić przebieg trasy. Kiedy to... No to właśnie to się wiązało z uzgodnieniami z Karkonoskim Parkiem, Parkiem Narodowym. I to jest tak, że jest czeski i polski park narodowy. No I zawsze mówiło się, że w tym polskim Karkonoskim Parku Narodowym no jest naprawdę tak... Wszystko trzeba przepracować. Z naszym, z naszym polskim naprawdę nie było problemu. Wspaniali ludzie, uczynni, pomocni na każdym etapie. Okazało się, że ci Czesi, którzy mieli z taką pochodą ich, tą czeską, podchodzić do tematu, jednak znalazł się człowiek, który tam zaczął troszkę wymagać, I nie mówię, że bezpodstawnie, ale, ale wymagać pewnych rzeczy. No I niestety okazało się, że terminowo nie zagra. Więc na szybko trzeba było ominąć ten Karkonoski Park Narodowy. No, też, też wyszło fajnie, a, ale w tym roku już się policzymy z tą trasą, która miała być w zeszłym roku. <grym> Czyli rozumiem, że tym razem y, terminowo się uda to zgrać ta, Tak, ta, ta, oczywiście. I to już się okay. zaczęło, więc wiesz, 8 miesięcy na uzgodnienia to... Niektórzy teraz by powiedzieli, że i to może być mało. Także... Nie, nie, będzie dobrze. <grym> no to najważniejsze, jakby Masz takie momenty, że, że nie możesz spać przed zawodami, że stresujesz się tym, czy na pewno wszystko to się ułoży, czy, czy masz taki wewnętrzny spokój i wiesz, że dograłeś wszystko na ostatni moment? No i po prostu, jak coś się wydarzy, no to taki jest los, ale ogarniesz to. Masz takie myślenie, czy jednak stres i, i powoduje to, że nie możesz na przykład spać? Nie, nie, ja śpię zawsze jak dziecko, <laughs> także ja nie mam problemów ze snem, nawet chyba za dużo śpię, bo gdybym spał mniej, to bym mógł więcej zrobić. Ale, ale nie, śpię zawsze dobrze, ale stres, stres jest zawsze, nie, no bo... Nie mamy na wszystko wpływu. Niestety są przypadki losowe. No, no cóż, no jeżeli się coś wydarzy, to trzeba sobie z tym poradzić tyle. Same kulisy, ty jako ta osoba, no nie oszukujmy się, najważniejsza, jak coś, coś nie zagra, to na ciebie będą patrzeć te 500 osób, to, to jak coś, nie wiem, nie wyjdzie, coś się okaże, że jednak nie jest dograne, to jest takie Poczucie odpowiedzialności za wszystkich? Czujesz taką presję? Nie, nie, bo Tam wiem, juz. że się wszystko uda. No i słuszne podejście. Mrozco. Ja też jeżdżę ultra, więc wiem, że no nie zawsze wszystko zależy od organizatora. Choćby stawał na głowie, to, to niestety no, zdarzają się wypadki takie losowe, że no, nie wiem, ślad mi się pomyli, pojadę w prawo, a nie w lewo. A tam, jak pojadę w prawo, to wjadę komuś na podwórko i dostanę zrybkę od tego kogoś, dlaczego mu jeżdżę po tym. A organizator no, poprowadził normalnie, tylko ta, ta nawigacja gdzieś tam uciekła. Wszystkie. Uciekła. No. Nie, to trzeba podchodzić z dystansem do wszystkiego. Myślę, że jakbyśmy się przejmowali za bardzo wszystkim, to nie wyszło mi nic tego dobrego. Jak wypromować takie zawody? Teraz jest oczywiście, to jest kolejna edycja. Ale ty też startowałeś, ty też miałeś pierwszą edycję, jak właśnie wypromować takie zawody, no których za chwilę też o tym porozmawiamy, jakby na mapie Polski też jest sporo, też trzeba się przebić w pewien sposób, zachęcić tych ludzi, no bo jeśli ciebie nie poznają i nie poznają tego, jakie to jest dobre, no to nie będą przyjeżdżać, muszą po raz pierwszy tam być i samemu to przeżyć. Trzeba to zrobić z pasją przede wszystkim. Nie? Trzeba być doświadczonym organizatorem, wydaje mi się, no bo tak jak ja Ci powiedziałem na początku, ja tych trochę imprez już w życiu zorganizowałem nie tylko na, na polu sportowym, ale też zupełnie innym ale no, fajnie jest mieć to doświadczenie organizatorskie, które pozwoli przewidzieć te rzeczy, które są do zrobienia, plus ewentualnie jakieś plany awaryjne. Gdyby coś poszło nie tak, nie? więc, więc to, to fajnie wiedzieć. Fajnie jest mieć dobrych znajomych, dobrych przyjaciół, którzy ci pomogą w tym. Na mojej pierwszej imprezie, czyli tym Gra w Magadonie, który startował spod dworca w Szklarskiej Porębie Górnej, gościłem Dorotkę Juranek i Michała Goździa, no którzy też byli Twoimi których uważam no, za naprawdę bardzo dobrych moich znajomych. No nie powiem przyjaciół, bo to przyjaciół się ma bardzo mało, ale to są naprawdę bardzo dobrzy moi kumple. I ja tutaj nie neguję, że niejako ich opinia po pierwszej edycji zaważyła na tym, że jednak ta impreza odniosła pe pewny su pewien sukces, no bo Mamba z Michałem z TNH powiedzieli, że tam jest fajnie. Więc jeżeli oni to powiedzieli, no, zasięgi mają dość spore, już teraz, no, wtedy też mieli troszkę mniejsze, no ale też mieli je spore, więc no może rzeczywiście warto się, warto się tam wybrać. Poza tym, ja mam y, ten przywilej organizowania imprezy w regionie wprost stworzonym do tego rodzaju imprezy. Y, ja w ogóle jestem dzieckiem szczęścia, że udało mi się Wbić w ten region, gdzie nikomu przede mną nie przyszło do głowy, żeby coś takiego zrobić. No było mnóstwo imprez na terenie całej Polski. Oczywiście nie tyle, nie tyle co teraz. No bo teraz to już jest w ogóle masakra, jeżeli chodzi o ilość. Ale że nikomu nie przyszło do głowy, żeby w górach izerskich i w, w tam na pograniczu Karkonoszy zrobić taką imprezę. Więc to, to było też, też dla mnie bardzo, bardzo dużym, dużym plusem. To tak jak wywołałem ja, a teraz ty powtórzyłeś jeszcze ta ilość imprez jakby z roku na rok mam wrażenie, że ich się pojawia jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ten kalendarz samych zawodów gravelowych już o tym jakby nie mówimy o jeszcze pozostałych. No jest można powiedzieć wypełniony po brzegi w sezonie. I w którym kierunku to zmierza? Czy to nie jest tak, że w pewnym momencie dojdziemy do przesytu, do momentu, kiedy po prostu te imprezy nie będą się zapełniać, no bo one już będą tak zagęszczone w kalendarzu, będzie ich tak dużo, że będzie totalny przesyt i w pewnym momencie no Będą musiały się pokończyć niektóre imprezy po prostu. Ale z tym mamy do czynienia, bo już były takie imprezy, które wyskakiwały jak królik z kapelusza, chyba na nie wiem, na jedną edycję, bo każdemu się wydawało, że łatwo. O kurczę, no fajnie, no łatwa kasa w sumie. Szybka, parę stówek od każdego, od każdego uczestnika. No czemu nie? Czy można zarobić, no ale okazywało się, że jednak, no co, to jedna edycja złe opinie, totalnie źle, źle poprowadzona organizacja i imprezy nie ma, więc myślę, że na razie jeszcze przez kilka lat będziemy mieli taki hype na, 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 te, na tego rodzaju imprezy. Może będą powstawały nowe. W tej chwili chyba w kalendarzu tegorocznym z tego co Piotrek Wierzbowski na swoim rezerwacie przygodę on tam robi robi kalendarz no tam chyba kostu imprez takich ultra gravelowych się pojawiło no to to już jest w ogóle Jakiś Jak pomyślimy, że w roku jest 52 tak. weekendy, to jest praktycznie po dwa na weekend, a wiadomo, że sezon nie trwa Dokładnie, całego trzeba, roku, trzeba trochę to zgrężamy, to można policzyć spokojnie po około 3-3,5 no tak, tak. imprezy na weekend. To jest tak. ogrom, można tak. powiedzieć. Tak? No wy w terminie sierpniowego no są chyba trzy inne imprezy, nie? w tym pgr o którym już, już wspomniałem, jest wybierać. Mój, mój taki wiesz, zaprzyjaźniony. A z drugiej strony też mam takie myślenie, że jeśli jest czym wybierać, to rzeczywiście też organizatorzy dążą do tego, żeby ich zawody były jak najlepsze, no bo czują presję i konkurencję po prostu. No nie wiem, ja nie mogę za innych mówić, ja mogę mówić za <laughs> siebie. To trzeba się rozwijać, no żeby, żeby się utrzymać na, na powierzchni. I, i, I widzę wśród tych moich takich najbliższych znajomych y, y, orgów, że, no, że każdemu na tym zależy, nie? No, żeby nie było y, jakiegoś takiego złego traktowania uczestnika, jakichś dużych fuck upów, no bo zawsze się, zawsze się coś zdarzy. Y, no niestety... Jest rynek y, kupującego, a nie rynek sprzedającego. Masz takie jakieś niesamowite historie? Na pewno masz. Za chwilę nam jakoś opowiesz. Z Twojego ultra coś spotkało uczestników, co miało jakiś wpływ na całe wydarzenie, coś co pewnie być może opowiadasz teraz z uśmiechem na ustach, a wtedy być może byłeś przerażony. Masz na pewno mnóstwo takich historii. Opowiedz nam jakąś taką, która pierwsza ci do głowy przychodzi. Opowiem dwie. Jedną z drugiej edycji kiedy właśnie bo w ogóle druga edycja w drugiej edycji trasa biegła przez Rudawy Janowickie i tam w Rudawach Janowickich był pit stop tak jak powiedziałem ja, ja te pit stopy robię zawsze na długim dystansie są dwa na, na krótkim jeden pit stop to mnie to jest coś takiego gdzie możesz się napić kawy herbaty zjeść owoce plus Znowu coś, czego chyba nie robi żaden organizator ultramaratonów gravelowych czy tam rowerowych w Polsce. Ja dopuszczam coś takiego jak przepaki. Czyli u mnie na starcie uczestnik daje worek z czystymi ciuchami. Ja wiozę ten worek na pit stop jeden, drugi i on w momencie, no bo może się zdarzyć deszcz, nie? Czy ktoś chce czyste spodenki sobie na tyłek chcieć założyć? Więc on sobie dojeżdża na pit stop przebiera się, bierze sobie żele z tego worka przykazanego i zostawia to co niepotrzebne i jedzie dalej. Ja także ja robię taki taki ukłon w kierunku uczestników. I wracając do tematu, w Rudawach był pit stop i zaczyna się ta burza, o której już wspomniałem. Upał minął, noc, pioruny, burza, no Leje się z nieba tak, jakby normalnie ktoś wiadrami lał i na tym Pit-stopie w rudawach Janowickich, dyżurował akurat mój syn, też organizator zapalony, i dzwoni do mnie, że przyjechało do niego chyba sześciu totalnie wyziębionych uczestników. On nie ma kocy, nie ma nic, no coś mu trzeba zrobić. No to dobra, ja, ja mówię do Łukasza Midermana. Łukasz, dobra, to ja zostawiam cię, wsiadam w auto i jadę, jadę tam, zawiozę im jakieś koce, piwory, coś takiego, nie? No i ruszyłem, ruszyłem ze Szklarskiej Poręby, no trzeba przejechać przez Jelenią Górę, jadąc tam w Rudawy. Zatankowałem auto, kupiłem na Orlet, nie, to nie było Orlet, to, to było coś innego, ale też stacja paliw, kupiłem herbaty gorące, E, Wsiadam do auta, jadę i coś mi samochodem zaczyna szarpać. Co się okazuje? Do mojego diesla z metyliny. Stanąłem wiele niej górze. Co robić? Tam umierający uczestnicy, którzy z, są na krawędzi hipotermii, a ja sobie z sześcioma herbatkami w samochodzie, który dalej nie pojedzie. Dobra, taksówka. Podwiozła mnie taksówka. Tam pod podejście do schroniska herbatki w ręce, te wszystkie śpiwory pod pachami, na sobie koce założone, i dobiegłem tam. No, dostarczyłem im w końcu tą, tą pomoc w postaci ciepłej herbaty i, i, i kocy do otulenia. To taka jedna. Historia, a druga historia już tak ściśle związana z, z uczestnikami to z zeszłorocznej edycji, kiedy właśnie lało przez 24 godziny bez przerwy. I znam tą historię właśnie z, z ust tych, o których już dzisiaj wspominałem, czyli Natalii Pawła Starnowa. Kiedy oni już w zasadzie będąc no, prawie na końcówce, dojechali do chatki górzystów, bodajże, przemoczeni, zziębnięci. I kiedy. Mm, Wpuszczono ich do tej chatki, kiedy oni mogli się ogrzać, kiedy w szafce gdzieś tam znaleźli, słuchajcie, jakąś e, resztkę makaronu suchego w, w torebce, kiedy oni sobie ten makaron ugotowali, kiedy gorący makaron jedli, będąc no, no spragnionym czegoś ciepłego do ust. To, 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 to normalnie niesamowite dla mnie. To są właśnie takie przeżycia tych uczestników, które pozostaną w nich. Praktycznie na zawsze. Jeśli chodzi o sponsorów, masz łatwość w pozyskiwaniu? Jest generalnie coś takiego, że darczyńcy są otwarci na tą pomoc? Czy, czy rzeczywiście trudno przekonać do, do zawodów ultra do sponsoringu? Od wielu lat do sponsoringu podchodzę w taki bardzo jasny i klarowny sposób. W zasadzie sponsor naprawdę nie ma interesu w tym, żeby kogokolwiek sponsorować. Nie ma jakiegoś takiego znaczącego feedbacku pochodzącego z tego, że ja umieszczę logotyp sponsora gdzieś tam i to nigdy nie wpływa na wyniki sprzedaży. Takie jest moje zdanie. Oczywiście ktoś może mieć inne, ale takie jest moje. Więc to, jeżeli ktoś mi zaoferuje, nie wiem, jakieś yy, nagrody rzeczowe, czy wrzuci gotówkę do tego całego kotła związanego z organizacją imprezy, yy, nigdy mu się to nie zwróci. To wynika z tego, że my się lubimy. My się znamy, ktoś docenia to, co robię, czy, czy ja doceniam to, co ktoś robi i, i, i w zasadzie jestem go w stanie nawet za bardzo symboliczne, symboliczny wkład, symboliczny support do, do tego wszystkiego w jakiś sposób połechtać i powiedzieć, to jest ktoś, za kogo ja ręczę i, i, i chcę, żeby był w jakiś tam sposób związany z moją imprezą. Masz takie dane, prowadzisz takie dane? Zapewne tak. Jak, jak dużo uczestników kończy zawody z tych 500? No, zeszły rok był taki kluczowy. Mam dane odnośnie zeszłego hmm. roku. No to można powiedzieć. No, znaczy w ogóle tak, zeszłoroczny rok był taki specyficzny. Bo wskutek prognoz pogody, jakie się pojawiły bezpośrednio przed startem, bardzo dużo osób zrezygnowało. Już na starcie, tak jakby. Nie w ogóle nie przyjechali na imprezę. To, to było w ogóle, wiesz, no, opłat, opłatę rejestracyjną, startową, no i nie pojaw się na imprezie, nie. Ale to właśnie wynikało z tych totalnie ekstremalnych prognoz. No ale trzeba liczyć, że tak około 10-10% normalnie jadących, czyli tych, którzy wystartowali, może, może nie skończyć. Temat, który jest trudny, Wpisowe. Często się słyszy. Że za co ten organizator, organizator bierze tyle i tyle. Co tak naprawdę mieści się w tym wpisowym. To nie jest tak, że przecież nie wiem, przykładowo 500 zł płaci uczestnik i 500 zł trafia do twojej kieszeni. No bo taki świat idealny nie jest dla organizatora. Przecież jakbyś mógł właśnie wytłumaczyć, że to wpisowe to nie jest tak, że ty płacisz tylko organizatorowi, tylko ty masz z tego tytułu, no po prostu pewne koszta. No, jak tak popatrzę z boku, to też, no, taki Lickiewicz zamiast tutaj starym Kadim z 2006 roku do Bydgoszczy, no to powinien przyjąć czymś zdecydowanie fajniejszym, nie? No bo jak ktoś sobie taki zwykły statystyczny, oczywiście statystyczny nie oznacza tu pejoratywnego znaczenia, tylko taki zwykły uczestnik, który, no, no patrzy na to z boku, pomyśli kwota... Opłaty startowej razy ilość uczestników, no to, to jest gruba kasa, ale naprawdę organizacja, organizacja takiej imprezy to, jest, to, jest, to są potężne koszty. Nie? Koszty mm, związane zarówno z tymi bezpośrednimi świadczeniami dla, dla uczestnika, czyli nie wiem. No po kolei koszulka, medal, czapka, yy, biforek, czyli to, ta, ta cała impreza przed, yy, pasta party po. Ca cała otoczka logistyczna, związana, nie wiem, w moim przypadku z, yy, z odwiezieniem yy, przepaków, z przywiezieniem przepaków, z organizacją pit stopów, gdzie też są pewni ludzie, których trzeba dowieść albo oni są na miejscu, którzy też no, oczekują pewnej yy, gratyfikacji finansowej, no bo no, 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 nikt nie może swojego czasu poświęcać za darmo. Samą otoczką medialną, yy, fotografowie. No, mogę powiedzieć tak, w, ty, w tegorocznej edycji yy, yy, grawonu yy, uczestnicy będą fotografowani u mnie przez czterech naprawdę profesjonalnych yy, fotografików. Nie? Mogę już zdradzić, bo jestem, jestem po rozmowach właśnie przed kilkoma dniami. No to będzie Rafał Kotylak, który focił gra Magedon, Paweł Zatoński, który też był, Monika Rulak i Bartek Bozek, czyli no, 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 niesamowici fotografowie. Dlaczego to robię? Robię to dlatego, bo wiem jak bardzo uczestnikom zależy na tym, żeby mieć fajną fotkę z, z tej imprezy. Ja sam lubię się odnaleźć Pewnie, na wszystkich ultramaratonach, że ktoś mnie tam złapał, więc, więc uważam, że to uczestnikom się należy. Kontynuując wątek tych, tych kosztów. Yy, na pewno uczestnicy nie zdają sobie sprawy z tego, że w przypadku, kiedy mój, yy, yy, moja impreza odbywa się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego... Każdy z tych uczestników powinien wykupić bilet wstępu do tego parku. No takie są przepisy KPN-u i może nie KPN-u, każdego parku narodowego w Polsce, do którego się Czyli chodzi. dokładnie. Jeżeli wjeżdżacie y, na imprezie y, obojętnie jakiego uczestnika, organizatora przepraszam, do parku narodowego ten organizator ponosi odpowiedzialność za to. Chyba że zastrzeże, że nie ponosi i każe wam wykupić bilet przy wjeździe. Za to, że wy tam się poruszacie w ramach zorganizowanej imprezy. Jeżeli was straż parku narodowego złapie w parku bez biletu, no to mogą, możecie się spotkać z pewnymi konsekwencjami. Oprócz yy, yy, biletu do parku, park nalicza też coś takiego, jak opłata za skorzystanie z terenu parku narodowego do yy, organizacji imprezy. To ten koszt też. Jest uzależniony od rodzaju, od ilości uczestników. Czyli bilet plus opłata za skorzystanie. Od od, od uczestnika. To też wpływa na koszt. Yy, co jeszcze? Zabezpieczenie medyczne. Pomimo, że w tych imprezach generalnie nie ma zabezpieczenia medycznego, jako takiego, no trudno zabezpieczyć tysiąc kilometrów zespołami ratownictwa medycznego. Ale przepisy Parku Narodowego przynajmniej tego naszego KPN-u mówią o tym, że wszystkie imprezy, które odbywają się na terenie tego rodzaju, muszą mieć zabezpieczenie medyczne. I to zabezpieczenie medyczne realizuje yy, Karkonoski GOPR. Niesamowici ludzie, ja sobie nie, nie wyobrażam tego, żeby yy, nie wspomóc, znaczy tak, zerżnąć głupa i, i nie wspomóc gopr w tych ich działaniach, no bo w ten sposób każdy z uczestników mojej imprezy wspomaga tą dobrą robotę, jaką robi GOPR. Nie? Więc no, to jest kolejny koszt, no bo no wiadomo, GOPR jest stowarzyszeniem i trzeba ich działalność wspomóc. Także ty, tych kosztów jest naprawdę mnóstwo. mnóstwo. Nie, wsp a, nie wspomniałem o tym, yy, niejako o koszcie wynikającym z tego, że robię to ja, jak, ja jako ja. Czy jest to robione w formie, nie wiem, działalności gospodarczej, czy stowarzyszenia, czy, czy, czy jakiejkolwiek innej tam formy działalności. Ja muszę się zabezpieczyć na wypadek, gdyby zdarzyło się coś takiego, co spowoduje pewne konsekwencje w moim kierunku. Czyli nie wiem, muszę mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu tego, że robię taką imprezę. Muszę mieć miejsce, gdzie się wyśpię w ciągu. Cały, całego wyścigu, całej imprezy, a ja tam jestem w zasadzie tydzień wcześniej. Wszystko, co ja robię, ilość kilometrów, jaka zostanie przejechana po to, żeby porobić wszystkie uzgodnienia, objechać trasę, ta ilość czasu... Jaka nie powiem, że zostanie przeze mnie zmarnowana, bo ona nie jest zmarnowana, ale wykorzystana na to, żeby wszystkie formalności yy, prawne i te związane z organizacją yy, no wypełnić, to, to wiecie, no, to musi w pewien sposób zostać zrekompensowane częścią pieniędzy, które pochodzą ze, z opłaty startowej. Tak po prostu to działa. Jeśli miałbyś organizować coś. Co będziesz co roku dokładał do biznesu, no to generalnie po co to robić, prawda? Pasja pasją, ale tak jak powiedziałeś, czas Twój, jaki wkładasz i Twoje po prostu koszta. No, no, z czegoś to trzeba przecież yy, opłacić. Czy jesteś w stanie? Nie chcę dokładnych liczb, po prostu oszacować mniej więcej koszt takiej imprezy. Koszt na osobę czy koszt na. Taki ogólny, dla, jakby, czy jesteś w stanie po prostu, żeby to, to, to. Jak to po prostu, żeby wyobrazić sobie też pewne, jakie to jest zobowiązanie też dla Ciebie finansowe, po prostu? Ile to wszystko trzeba ogarnąć? Myślę, że koszt imprezy na około 500 osób przy uwzględnieniu tych wszystkich składników cenotwórczych o których powiedziałem, no to jest koszt około, nie wiem, stu, tysięcy. Niesamowita kwota. Tak. Bo, tak. bo, bo wiesz, to, to jak możemy opowiadać, wiesz, niektórzy powiedzą, że nie, no za co on tu bierze i tak dalej, a wymieniłeś kwotę, która dla mnie na przykład działa mega na wyobraźnię, bo to jest kupa pieniędzy za, można powiedzieć, trzy dni imprezy. Tak. I, tak. I, i, I za 500 osób plus obsługa to są niesamowite jednak koszta. Tak. To też trzeba spiąć, to nie jest tak no po prostu takie łatwe. No, a w międzyczasie wiadomo, pojawiają się takie jakieś Zawsze dziwne, być. wyskakujące koszty. Taksówka no, na, które, na przykład. Taksówka, dokładnie, czy remont samochodu. Remocznika, wybuch paliwa, nie tym co trzeba. Także to, tak, tak jak mówisz, to jeszcze wyskakują że Tu nie którymi... chodzi o te 50 litrów nie, etyliny, nie. które poszło w, w kanał, nie. tylko o Remont, o remont silnika, nie? silnika, który mogą nam wierzyć no. widzowie, jeśli no. nie wierzą, to jest znacznie droższy niż na pewno te 50 litrów, które zatankowałeś. Jakie masz, powiedz jeszcze, plany? Czy oprócz tego, że cykl, tak jak powiedziałeś, powstanie ten cykl, masz jeszcze kolejne plany, które będziesz rozwijał? Znaczy, w przyszłym roku chcę dołożyć jeszcze, jeden, jeszcze jeden, jedną imprezę grawonową, też bardzo związaną z tym regionem izerskim, bo chcę ruszyć na Czechy, no, na, w Czechach już jestem, ale jeszcze dołożyć do tego Niemcy, czyli Góry Izerskie, czeska Szwajcaria i saksońska Szwajcaria. Region wprost niesamowicie stworzony do jazdy i niesamowicie atrakcyjny turystycznie i, i, i tak wizualnie, nie? więc no, będę szedł w tamtym kierunku. Ale nie wiem jeszcze w jakiej formule, czy w formule bardziej takiego ultramaratonu etapowego czyli po prostu no, przemieszczamy się stąd, nie wiem, do czeskiej Szwajcarii, tam nocujemy jedziemy do niemieckiej Szwajcarii i, i wracamy następnego dnia no nie wiem nie wiem to jest na razie bardzo luźna myśl yy, na taki grawon three countries jak to nazwałem roboczo nie? trzy kraje yy, może coś z tego wyjdzie no muszę, muszę przejechać ten teren i zobaczyć na pewno na pewno jest przepięknie jeżeli chodzi o, o wrażenia z jazdy na rowerze czyli najpierw zanim zorganizujesz to przejedziesz się sam no tak tak jak było zadrą mhm. rok temu przejechaliśmy no i, i w tym roku pójdzie po śladzie zeszłorocznym, taka, nie wiem, nie mam, nie mam przewidywań czy nadziei co do ilości uczestników, ja, ja nie stawiam na to, że muszę mieć na odrze, nie wiem, 300 osób, bo będzie 50, to będzie 50. To, to ma być dobra zabawa, ma z tego powstać fajny materiał, ma z tego powstać znowu film dokumentalny, tak jak powstał z, z drugiej edycji Gra w Magedonu tego sprzed dwóch lat, jak powstaje, w tej chwili już się kończy montować film z zeszłorocznej edycji Gra w Magedonu. Zresztą, jeżeli mogę tutaj zaprosić na premierę... Śmiało, pewnie. Zapraszam. Powiedziałeś w kuluarach o czymś, co jest no, mega, no. mega można powiedzieć zajawkowe. Właśnie wczoraj Gdzie dostałem, to będzie? Właśnie dostałem wczoraj potwierdzenie już od Arka, szefa Bike Expo, które odbędzie się na Stadionie Narodowym w tym roku. No to robimy reklamę tutaj Bike Expo 6 7 kwietnia. Premiera drugiej części dokumentu z Graf Magedonu, na który wszyscy czekacie, odbędzie się właśnie na stadionie narodowym 6, najprawdopodobniej sobotę. Więc fajnie by było, gdyby ta rodzinka grawonowa się zjechała. Wypijemy lampkę wina, obejrzymy film. Część z Was na pewno w tym filmie się znajdzie. Będzie, będzie fajnie, zapraszam. To są piękne wspomnienia. Ja już powiem Ci szczerze, że trochę ciarki mnie przeszły. Mimo, że mnie nie ma na tym filmie, ale tak jak to Jeszcze widziałeś. mamy szansę, więc jak tutaj jak coś mi udostępnicie, kawałek materiału, to możemy to wmontować. <grym> Czyli będę, będę może na Stadionie Narodowym nigdy jako piłkarz się nie udało, to może chociaż w filmie. A jeszcze o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy. To opowiadaj, o czym zapomniałem. O moim projekcie rowerowym. A widzisz, no to widzisz, dlatego, <grym> widzisz, dlatego jak najbardziej oddaję ci głos. Yy, tak już na koniec. Dwa lata temu wpadłem... To znowu wszystko się obraca wokół tej ceramiki bolesławieckiej i tych nieszczęsnych stempelków. Yy, dwa lata temu wpadłem na taki pomysł, żeby skastomować ramę mm, roweru. Ja jeszcze wtedy nie miałem planu jakiego. Yy, wtedy kupiłem już ramę akurat roweru MTB, hardtaila. Nie pamiętam jaką. W każdym razie karbonową. No właśnie pod kątem zrobienia tam stempelków, złożenia tego w jakiś gotowy rower i pojeżdżenia tym gdzieś po, po, po terenie. No i w zeszłym roku, w momencie kiedy dogadywałem tematy związane ze sponsorowaniem tego, tego rocznego Grawonu, no pojawiła się jedna z firm rowerowych, nie będę jej tutaj w Prymborze reklamował, bo nie wypada, i która niejako weszła w temat. Stwierdziła, że to jest naprawdę fajne, już, już ramy są przygotowane, już pierwsze stempelki są stawiane na, na, na tych ramach. No i coś, coś fajnego z tego będzie. Także nie mówię o szczegółach, bo mi nie wypada, ale jak będziecie śledzić mnie, czy tam gra w Magedon, czy, czy mnie jako United Colors of Cycling, to na pewno się dowiecie już wkrótce. No i, i na pewno dziękuję Ci za to, że przypomniałeś i jak najbardziej śmiało, jeśli o czymś zapomniałem, jeszcze to mów, bo ja niestety, ale moja pamięć Nie, no jest... no, chyba, była... chyba wszystko. Przegadaliśmy. <laughs> także, także Mariusz, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Bardzo się cieszę. no i Mam nadzieję, że, że uda nam się spotkać na Twojej imprezie na gra w Magedonie. Na, na Grawonie. Przepraszam, Gra już mówimy Grawon, tak jest. Muszę już się uczyć, że już nie gram Magedon. A Grawon, jeśli nie z całym zespołem naszym w działu, no to chociażby, żeby tam jakaś jedna osoba od nas No pojechała. w No w końcu będziecie partnerem Grawonu w tym Gravonu. roku. Grawonu, no dobrze uczymy się we eee, dwójkę, widzę. Eee, że więc, więc no fajnie by było, gdyby się ktoś pojawił. Także Ja zapraszam. Się tutaj, także Macie dziękujemy. miejsce. W, lo, w loży VIP. Zamówię <laughs> specjalną pogodę o właśnie, dla się... centrum rowerowego. Właśnie chciałem się zapytać, czy obiecujesz, że pogoda na pewno będzie ekstremalna? Znaczy, możemy wrócić jeszcze do tego pytania, w zasadzie na które nie odpowiedziałem, bo pytałeś, czy to jest klątwa. To nie jest klątwa gra w Magedonu czy Gravonu, tylko to niestety jest taka specyfika tego regionu. Góry izerskie, jeżeli chodzi o pogodę, są bezlitosne. Tam może być w jednej chwili gorąco, za chwilę może lać deszcz, a może za chwilę być, być naprawdę bardzo, bardzo nisko, jeżeli chodzi o stopnie Celsjusza. Zresztą przypomnę, że w, w górach izerskich jest y, polski biegun zimna. Tam, tam są Zmiennie. bardzo niskie temperatury czasami. Tak. Ale myślę, że warto się jednak przekonać samemu. Tak. I, i... Myślę, że to się uda. I jest Izerski Park e, Ciemnego Nieba, też dopowiem. Też warto sobie przyjechać, zobaczyć. Także zapraszam, zapraszam w góry Izerskie, zapraszam w, w Bory Dolnośląskie do mnie. Piszcie, dzwońcie, a ja was przeciągnę po, po fajnych terenach. I bardzo Ci dziękuję. To za trzecim razem. Ci jeszcze Dobra, raz kończymy. Już kończymy. <laughs> Jak najbardziej. Wiem, że ja lubię gadać. I bardzo dobrze, i mam nadzieję, że, że po prostu też dlatego że cię poznaliśmy wiemy dlaczego tak chociażby państwo Starnowa przyjeżdżają tak często bo jak po prostu lubisz gadać oni pewnie też i świetnie się właśnie y, po prostu wymienia te spostrzeżenia na doświadczeniu i tak dalej więc mi nic nie pozostaje jak jeszcze raz ci serdecznie podziękować i powiedzieć do zobaczenia po prostu na szlakach i żebym cię zobaczył w szklarskiej porębie w, <laughs> w sierpniu a nie ty masz niestety no ja mam tam swoje niestety, tematy ale jeśli uda się poskładać to Uwierz mi, że ja bardzo chętnie zmierzę się z Grawonem 2023. Miesiąc przed Graw Magedonem sierpniowym, Grawonem, będziemy organizować taką objazd generalnie trasy. Kilka osób chce się przejechać, bo dokładnie tej trasy, żeby ją sprawdzić jeszcze raz. Więc zapraszam Cię na lipiec, więc się nie wymigasz. <laughs> nie jak się teraz wymigać, tym bardziej jest to na wizji, to już wszyscy słyszeli. Także bardzo dziękujemy. Mariusz Lickiewicz był moim i waszym gościem. Zapraszamy również na inne, do innych rozmów na naszym kanale, również na Spotify, gdzie można nas posłuchać. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć. Ja również dziękuję, cześć wszystkim.